O, już mu się coś nie podobało w moim filmie ostatnim chyba, co? Waldek, filmy twoje są dobre, ale chyba pora porozmawiać poważnie o naczyniach przeponowych i zaworach bezpieczeństwa. Siądźmy, pogadajmy. Dobra, zapraszam. Jeszcze tylko ten kontener przesunę, co by go nie było w tle. Przesuń kontener, co by go nie było w tle. I to wiadro się robi. Mnie to średnio interesuje. A powinno, Waldek. Czemu? No bo to jest twoje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo twojego systemu grzewczego, gwarancja twojego sprzętu. No ogólnie są takie przepisy, które to regulują. No dobra, no to mów. Mów co, o co chodzi. Przepisach? Dobra, bo w ogóle tak, jeżeli mówimy o naczynku bezpieczeństwa, to porozmawiajmy o tym, co ostatnio dużo na moim filmie było zapytań. W sensie inaczej, ja zadałem pytanie, a ludzie mi odpowiadali, jakie powinno być w ogóle ciśnienie w obiegu grzewczym. Bo nie mówimy tutaj o pompie, nie mówimy... Pompę to tylko, żeśmy dali w tle, żeby po prostu kojarzyło się z ogrzewaniem, a nie żeby tutaj o pompie rozmawiać, tak? Bo no mamy dobra. Ogólnie... No dobra, mów. Dobra. Mamy trzy obiegi cieczy. Nie mówię specjalnie wody, tylko cieczy, żeby o nich porozmawiać. Pierwszy obieg, który szybko zamkniemy, to jest obieg glikolowy. Tak jak masz u siebie solary czy pompy gruntowe, które mają obieg glikolowy, tam jest ciśnienie przeważnie około 1 bara, może 1,5. Tak? I na to jest odpowiednie naczynie bezpieczeństwa przeponowe plus zawór bezpieczeństwa. Zrzucamy to, bo to mało kto ma. Skupmy się na... Idziemy... Chadziaje miejscowe mają. Dobra. No dobra, dobra, mi nie dali. Przejdźmy teraz do naczynia na centralnej wodzie, na CO, czyli na ogrzewaniu. Można poszukać w internecie, czy jakichś tam przepisach. Są przepisy, które mówią, jakieś tam porady, że to ciśnienie może być od 0,7 do 2. Tak? I z takimi się pewnie odpowiedziami spotkałeś. I teraz tak, ludzie mówią, ja mam 0,7. Od 0,7 nawet. Od 0,7 do 2. Tak, do 2, tak. No właśnie. Natomiast też trzeba spojrzeć, czy producenci nie mówią, przy jakim ciśnieniu najlepiej pracuje ich system. Okay. Najczęściej jest to 1,5. Okay. Więc można uznać, że prawidłowym ciśnieniem jest między tam 1,5 a 2 bary na ogrzewaniu, czyli na centralnym ogrzewaniu. Tak, CO, tak, dokładnie. Dobrze, tylko poczekaj. Mhm. Bo niektórzy pisali mi też w komentarzach, że istotne jest, czy to jest parterowy dom, tak. Czy to jest piętrowy dom i że przy parterowym domu, jeżeli będziemy mieli na jednym poziomie to ogrzewanie, nazwijmy to, nieważne jakie, czy to będą grzejniki, czy to będzie podłogówka, to że 0,7 spokojnie wystarczy. Tak jak powiedziałem, od 0,7 do 2. No, im większy, im wyższy dom, tym ciśnienie powinno być robocze większe, żeby prawidłowo to działało. Jak powiedziałem, producenci mają jasno określone, znaczy powiem tak, jeżeli mamy dom parterowy, to 0,7 wystarczy, ale ja bym też tam trzymał 1,5. Jeżeli mamy dom taki jak twój, czy tam dwupiętrowy, to też bym trzymał około 1,5. Bo jest lepiej... piętrowy, znaczy dobra, piętrowy. Piętrowy, no ale to też bym trzymał 1,5, bo masz górny obieg. Wiesz, tutaj jest tyle będzie teorii, ile ludzi ma system grzewczy, tylko trzeba mu je popatrzeć. No dobrze, mów, mów. Popatrzeć na to, co jest w karcie katalogowej urządzenia. Wiele urządzeń ma jasno opisane, że ciśnienie robocze dla centralnego ogrzewania to 1,5 bara. Dobra. A czy ma znaczenie, czy mają znaczenie przekroje rurek, jeśli chodzi o ciśnienie? I tak i nie. Jeżeli są i w ogóle, jak już o rurkach, już się więcej nie będę odzywał. Przepraszam, ja mam tak, że przerywam, ale już więcej nie będę przerywał. Czy jest w ogóle powiedziane, jakie przekroje rurek powinny być, żeby to było prawidłowo wykonane? Jeżeli chodzi o ciśnienie, nie ma takiego czegoś. Jedyne, co może się pojawić nieprawidłowością, to jeżeli pompa obiegowa mocno dmucha i nie jest w stanie przepchnąć tej wody, no to się będzie wzrost ciśnienia miejscowy, tak? No ale to nie ma wpływu na znaczy, średnicę rur trzeba odpowiednio dobrać do systemu grzewczego. Damy za mało, możemy mieć problemy. Jak się włączy pompa obiegowa, będą bujania na ciśnieniu. Może tak być. Znowu, a propos też średnic rur, też to będzie miało trochę znaczenia, jak będą za duże rury, bo zład wody będzie większy, więc praca rozgrzewającego się systemu dokładnie będzie zwiększała objętość, ale do tego zaraz dojdę. Ogólnie za małe rury są niewskazane i będą punktowe wzrosty ciśnień i może doprowadzić to do jakichś problemów. Dlatego no, nie róbmy tego samemu, dobierzmy sobie jakieś schematy, popatrzmy, przeliczmy. Dobra, pokrajmy. Dobra. A to jest mało istotne. Jak jest coś spierdzielone, bo są za małe rury, to faktycznie będzie źle. No okej, wiesz, chodzi mi też o to, że niektórzy budując dom, przyjdzie im hydraulik z łapanki, nazwijmy go, nie obrażając nikogo, bo pewnie jakąś tam wiedzę miał, skoro się za to brał, albo i nie, no zależy. Znaczy... I chodzi o to, żeby po prostu ludzie też mogli sobie przekontrolować pewne tematy, tak uśredniając.
Ja wiem, że to będzie ciężkie, bo to pewnie też zależy od długości tych ciągów rurowych i tak dalej. Każda rura ma swój opór tak zwany liniowy, tak? No. Czyli im dłuższa rura, tym większy opór. No ale okej. No to, ale jakie to powinny być? O jakich mówimy, żeby ich nie było? Ja bym kawę zamówił. Zamówiona jest? Nie, bo już idzie. A, kawunia idzie, a to zapraszamy. A ty chciałeś taką czarną kawę? Tak, ja zawsze czarną. Zakrada się. Nasz wodzianek. Wodzianek. Cześć, wodzianek. I czy? Czekoladka to chyba dla mnie, bo ja jestem, bo ja taki szczupaczek jestem. Nie, religia zabrania czekolady. A posłodziłeś mody? Czekoladą sobie posłodziłeś? Dziękuję. Dobra. Mogę tak od razu łyka, póki ciepło stał. No pewnie. Czekał, żeby podejść. Poważnie? Zimno. Nie, na chwilę się czai. No dobra. Dobra, wracając do tych średnic, bo to one nie mają za bardzo w tej chwili wpływu odnośnie... Lokowanie zrobię. Lokowanie? Milka? Fajnie. Dobra, z cukrem? To droga. Mogę kawałek do domu? Nie na gadaj. Na święta wyjmę z paczki. Później będę ciął. Człowieku, cicho. Dobra. Lecimy. Co do średnic tych rur... Jakich nie powinno być, bo będzie za małych. Łatwiej. O, dzięki. W wielkim skrócie, jeżeli mamy nowy dom, to robimy system ogrzewania podłogowego. Jeżeli mamy system ogrzewania podłogowego na rozdzielaczu, gdzie jest 6, 7, 8 pętli, to absolutnym minimum powinno być średnica rury typu PP32, czy PEX32, czy miedź, bądź stal 28. Jeżeli przekraczamy 10 pętli, no to już by mi się lampka zaświeciła, bo 10 pętli to już będzie problematyczna grubość rury. Ty skąd są osy w zimę u Ciebie? Nie mam kurde pojęcia, bo nie ma zimy, jak jest 21 stopni. My rozmawiamy o ogrzewaniu, głupek jeden z drugim. Prawie o ogrzewaniu w październiku. W październiku, dokładnie. No, wracając do tych średnich, to mówię, jeżeli mamy jeden rozdzielacz, to od 6 do 8 pętli, to bym robił to minimum PEX 32. Jeżeli mamy nawet 5 czy 4 pętle, też bym zostawił PEX 32. Mówimy o rozdzielaczu, tak? Bo to, co w podłodze jest, to już tam 16 czy 18, nie ma znaczenia. Natomiast lampka się powinna zapalić wtedy, jak przychodzi pan instalator, który zawsze robi kotły gazowe. Ja nie, tego nie krytykuję, broń Boże, daleki jestem od tego, ale jeżeli... Nie. Wolę komuś się spotkać na budowie i powiedzieć, podpowiedzieć, żeby on to dalej, że tak powiem, korzystał z tej wiedzy, którą też ja musiałem posiąść, tak? Jeżeli mamy rozdzielać je na 8, a hydraulik daje PEX 25, czy bo zawsze tak robią, PEX 20, bo na kotle gazowym to będzie jako tako działało, no to przy pompie ciepła nie będzie działało. Żeby to działało prawidłowo, przy rozdzielaczu trzeba założyć pompę obiegową z podmieszaniem. Jeszcze jest jedna ważna rzecz. Pomądrzę się chwilę. Dawaj. Pomądrzę się chwilę, bo chociaż moi fachowcy do zakładania pompy ciepła nie są najwyższych lotów, ale jedną rzecz chyba dobrze powiedzieli. Bo mój hydraulik sprowadził mi powroty jakby jedną rurą z grzejników i z podłogówki. No bo szykowane było pod inny system grzewczy. Ja rozumiem. Dla pompy ciepła jest to zrobił to w podłodze i trzeba było teraz kłuć i kombinować, rozdzielać, szukać w ogóle, która jest która. I chodzi o to, że to też jakbyś mógł o tym powiedzieć. Każdy obieg oddzielnie do kotłowni. Dokładnie. Do czyli zasilenie, powrót oddzielnie. Z góry oddzielnie, z dołu oddzielnie. I żeby to było na ścianie, żeby można było sobie coś tam potem przerobić ewentualnie, bo ty budują, nie wiem jakie będą systemy grzewcze za 5 lat. Zobacz ile już się zmieniło przez te 10 lat. Ja mógłbym mieć 3 systemy po drodze. Bufor, no. Taki duży na śmiecie, czy ten na drewno, dokładnie, żeby palić sobie. Ekogroszek na przykład. Pelet. Może gaz. Gaz. No dobra, nieważne. Dobra, lecimy dalej, bo się zatrzymaliśmy. No, bo myślałem właśnie o pompie gruntowej, twoim pięknym trawniku i wymieniu. Nie, się, to nie będzie żadnej pompy gruntowej. Dobra, pytanie było odnośnie przekrojów, ale tak, to żeśmy już... Jeżeli mamy 3 obiegi grzewcze, to 3 obiegi grzewcze mają wylądować w kotłowni. I to instalator, ten finalny, będzie sobie już albo je łączył, albo je mieszał i tak dalej. Ale dobra, niech ma swobodę, bo dzisiaj pracujemy... Na przykład gdybyś chciał zrobić podłogówkę u siebie w domu, tak? Na górze, no to jako tako dasz radę, masz połączony powrót z zasilaniem, czy powroty, tak? Ale jeżeli byś miał na dole podłogówkę i na górze podłogówkę i by ci strzeliło do głowy zrobić na górze grzejniki, to jesteś zablokowany. Mhm. To nie jest takie oddzielny obieg. Bo dlaczego to ma znaczenie? Bo znaczenie to ma. Tu chodzi o to, że no wiadomo, że na grzejniki idzie inna temperatura, na podłogówkę idzie inna temperatura. I teraz jeżeli będzie wracało, powrót będzie wracał za ciepły do podłogówki, która ma sobie jeszcze tym podmieszać. To ma podmieszać, to ona powie, no kurde, nie wiem o co chodzi, zgubiłam się, że tak powiem. Dlatego u mnie na przykład teoretycznie można byłoby zamontować 2 sterowniki na dole, bo mam więcej podłogówki, na górze do grzejników drugi sterownik, ale nie miałoby to żadnego sensu, bo i tak się wracają dwa powroty do... No tak, i podmieszanie byłoby niewłaściwe. Jak taką miałem instalację, dzwonił klient, oto z półtora roku temu, że prosi o pomoc, bo im bardziej przykręci podłogówkę, tym cieplej ma w domu.
i miał tak pokopaną instalację, że powrót z grzejników był zamieniony z powrotem z podłogówki. Jak przykręcał podłogówkę, to zawór się domykał, bardziej brał z powrotu, a jak brał z powrotu, to brał wyższą temperaturę. Kawę? Może jedną chociaż? Nie, nie mogę. Na diecie jesteś? Nie, jak się przy sam człowieku, to ze 6 zjem. A, to później zjesz. Czasami jak wracamy gdzieś tam ciężko w nocy, to się kupuje tabliczkę czekolady, taką dużą, żeby doładować się cukrem. A mi powiedział, żebym o czekoladzie nie rozmawiał. Dobra, no lecimy dalej. Dobra. Taka, pogadamy. Jak wygląda naczynie przeponowe, wszyscy wiedzą. Mhm. Niebieskie. No. Używane, zdjęte z instalacji. No. Dobra. Jak się je dobiera, czyli pojemność naczynia względem pojemności systemu grzewczego, wszyscy wiedzą, bo sobie wyczytają w internecie. Mhm. Już ta wiedza jest zdobyta. No. Starczy tego nagrywania małą kamerą. Dobra, naczynie przeponowe potrzebne jest na każdym obiegu cieczy, tak jak powiedziałem. Czy jest chyba, to glikol? Że obieg jest od... Chyba, że obieg jest otwarty. Ale o tym nie rozmawiamy dzisiaj. Naczynie przelewowe, otwarte, to działa trochę inaczej. Po co są naczynia przeponowe? Czy na CO, czy na CWU? O wszystkich zaraz opowiemy. Woda zmienia swoją temperaturę. Dokładnie. I w podstawówce na fizyce mówili, że ta woda, która się nagrzewa, się rozszerza. I więcej ci powiem, nie tylko woda. Dużo innych rzeczy również. No, woda to jest w ogóle specyficzna, ona jak zamarza, się rozszerza i stąd rozsadza rury i wymienniki czasami. Dokładnie. W monoblokach. Podobno miliony tego się... No dobra, nieważne. Dobra, ta woda zmienia swoją objętość. O, i w przypadku podgrzania wody się rozszerza. Jeżeli masz obieg zamknięty, masz napuszczony, nie wiem, 1 bar, 1,5 bara, i woda po pewnym zładzie zwiększa swoją objętość, to znaczy, że rośnie ciśnienie. Dobra, mówimy o tym, że ta ciecz pod wpływem zmiany temperatury, a dokładnie jej wzrostu, zwiększa swoją objętość. W przypadku obiegu zamkniętego powstaje ciśnienie, które może być niebezpieczne, tak? Naczynie tego typu ma za zadanie przyjąć nadmiar tej objętości. I ta bańka powietrza, która jest w środku, ma jakby przyjąć. Taka jest specjalna membrana, nie chcę tam technicznie tego omawiać, która przyjmuje nadmiar ciśnienia. Taka dętka. Dętka taka, niedopompowana. I teraz tak, mówiłeś o tym, że jakie ciśnienie powinno być w domu. To ma bardzo dużą wagę przy doborze ciśnienia, jakie ma być na naczyniu tym zbiorczym, czy na CO, czy CWU. I przyjmuje się, że na naczyniu zbiorczym musi być mniejsze, o zależności czy to CO, czy CWU, o 0,2 bara albo 0,3 bara, może 0,5 bara. Czyli jeżeli mamy w obiegu 1,5 bara, to na naczyniu powinno być odpowiednio mniej ustawione. Jeżeli na naczyniu, które czyli kupuje naczynie, przepraszam, przeponowe, ma w sobie... Ja wiem, co ma w sobie, tylko bardziej chodzi o to, że ono jakby też ma parametry podane, tak. Do ilu można je... Tak, mało tego. Można spotkać się z tym, że przyjeżdża nam... Nie, zjadłem paznokcie, nie otworzę. Mamy normalny wentylek, jak... Nie odkręca się tego tak łatwo. Odejdź. Mamy normalny wentylek, jak w samochodzie i możemy sobie to wyregulować. Dopompować. Rzuć GoPro. Mhm. Bo ludzie o tym nie wiedzą. Nie wiedzą. I jeszcze zaraz coś powiem. Widzisz? Jednak coś tam wiem. Na tych YouTubach się dowiedziałem. Na YouTubach? No. Kogo oglądasz? Siebie. Czyli wredzisz od rzeczy, potem oglądasz, potem analizujesz. I mówię, że to jest prawda? To jest prawda, mądre powiedziałem rzeczy. No. Dobra, tutaj jest taki wentyl, który można dopompować. Dopompować bądź upuścić, bo jeżeli kupujemy naczynie przeponowe, które jest nabite 2 barami, 3, na niej powinno być, na niej powinno być napisane, ile jest nabite. I zamontujemy w obiegu, zaraz pokażę resztę. I zamontujemy w obiegu, to nie jest naczynie ustawione do obiegu. Jeżeli pracujemy na 1,5 bara, a założyliśmy, czy na 2, a założyliśmy naczynie nabite na 4, to jakby go nie było. Jeżeli mamy 2 bary. To, że chciałeś sobie rzucić tym pojemnikiem, to rozumiem. Ale że w moją trawę, no to tego ci nie wybaczę. Dobra, no. Ale tak specjalnie zrobiłem, żebyście to zapamiętali. Tego naczynia nie ma w obiegu, jeżeli jego ciśnienie jest wyższe w środku niż ciśnienie zrzutowe zaworu bezpieczeństwa. Bo ten zawór, dla przykładu, na CO otwiera się na 2,5 bara. Aha, czyli tak, możemy dobrać na przykład za duże naczynie, załóżmy. Możemy idealne naczynie dobrać, ale go nie ustawić i nie będzie działało. Okej. Okay. Czyli tylko powtarzam, jeżeli mamy otwarcie zaworu na 2,5, to jest fajny zawór, bo on od razu jest z wyjściem na wskazanie ciśnienia. I tutaj jest napisane właśnie 2,5 bara. I to jest na CO. Na CWU jest na wyższym, 6 albo 8. No dobra, fajnie. To jest dobra. Jakaś... Jeżeli mamy na naczyniu ustawione 4, bo takie kupiliśmy, hydraulik nie sprawdził, tego założył,
i mamy, pracujemy na 2, woda się nagrzała, przy 2,5 się otwiera, naczynie w ogóle nie pracowało. Naczynie musi mieć możliwość zareagowania podczas tych zmian, tak? To jest ważna rzecz. No i potem, mało tego, dochodzi do kilku ciekawych usterek. Raz, że możemy sobie zniszczyć system, bo jeżeli ta woda się tak rozszerza i pracuje, to wszystkie elementy tak samo pracują. Mało tego, część producentów wymaga naczyń, tak? Nie tyle, że wymaga, żeby było, ale wymaga, by było dobrze ustawione. Mhm. I teraz tak, ten zaworek sobie się tak klik, otwiera, podkapuje, aż sobie nazbiera syfu, a jak sobie nazbiera syfu od podkapywania, to już w ogóle nie trzyma. Właśnie chciałem też o tym coś zaraz powiedzieć. Nie wiem, czy jestem w stanie to pokazać. Dam Ci to w prezencie. No faktycznie. Nie, dzięki, wiesz, nie zbieram złomu. To jest zaworek, który był zamontowany na pompie ciepła splitowej, na obiegu tylko i wyłącznie grzało CWU, tylko i wyłącznie CWU, nie działało z CO i po prostu nie było w ogóle naczynia przeponowego. I sobie, ale był zawór, tak? I zaworek sobie co chwilę zrzucał, oni co chwilę dobijali, co chwilę rzucał, co chwilę dobijali. Pracowali na wysokiej temperaturze, więc te różnice między ciśnieniami było bardzo duże, no i często zrzucało, więc zawór szlak trafił, kapał już potem dożywotnio. No właśnie, i też instalatorzy mówią, żeby raz na jakiś czas sprawdzać, czy zawór bezpieczeństwa działa, czy tak, tak jest, przekręcić. Ale tylko, że jest instalator. No dobra, do czego dążę? Mhm. Wiesz o tym, na pewno o tym wiesz, że takie sprawdzanie to później zaczyna kapać. O tym mówię i właśnie dlatego sprawdzę ten instalator. Jeżeli instalator jest na realizacji, tak, i ma przegląd tak zwany i zrobi taki strzał i zacznie mu kapać, to on wie, co ma zrobić. Najczęściej wkręcając, żartuję. A miałem taką realizację w Kutnie tutaj, gdzie instalator wkręcił korek, przyjadę, jak będę miał zawór. Aha, czyli rozumiem, że jeżeli już cieknie, To je można jeszcze raz przetrzymać, jeszcze raz, aż ten syf, który jest na rurkach, wypadnie i może będzie działało, a jak nie, to instalator musi zakręcić obieg, wymienić zawór. On tam kosztuje lepiej, 15, 20, 30, 50 lepiej złotych. Lepiej nie sprawdzać. Dobrze. Samemu nie, bo mówię, dojdzie do tego, co powiedziałeś, że zacznie kapać i będzie kapało i tyle, i będzie się wkurzali, no po co. Ale... Jeszcze, no dobrze. Mhm. Jeszcze jest tak zwane serwisowanie naczyń przeponowych. Czyli jak sprawdzić, czy naczynie jest prawidłowo ustawione. I rekwizyt numer 2. Biały, ładny taki. Biały, ładny, opisany. 3,5 bara. Dlaczego opisany? Jeżeli my zmieniamy wartość, które było na naczyniu przeponowym, to jak kupiliśmy, na przykład było 2 i wbijamy na 3,5, to mamy taki, można powiedzieć, obowiązek oznaczyć naczynie, na ile zostało ustawione. Przyjedzie inny instalator, spojrzy, aha, jest nam... O, nawet zdjęta jest, a jest, dobra. Probacz, robocze, akurat 3,5 jest, tak? Natomiast jeżeli cokolwiek zmieniamy, to powinniśmy to zaznaczyć. No dobrze, ale to nie jest tak, że jak przyjedzie instalator, a nie będzie to oznaczone, to on nie jest w stanie sprawdzić? Jest w stanie sprawdzić, tylko, żeby... Przecież podpinasz sobie zwykły, nie znam się, ale podpinasz sobie zwykły kompresor. Bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo właśnie to jest kolejny punkt mojej wypowiedzi. Mamy tego typu... Żeby móc zdjąć naczynie przeponowe, powinniśmy zakręcić zawór. I teraz nie powinien to być zwykły zawór. Ja wiem, że ludzie montują zwykłe zawory, bo są lepsze takie niż żadne. Po to, żeby zakręcić dopływ cieczy, odkręcić naczynie, ochlapać się wodą, upierdzielić wszystko i dopiero zmierzyć. Nie mogę mierzyć na roboczym systemie. Powinienem odkręcić, tak? Czy tak jak tu miałem odkręcić, specjalny zawór, który sprawia, że nie zamknę go niechcący. Mało tego, on powinien być jeszcze odpowiednio zabezpieczony plombą. Poczekaj, pokażę, o co chodzi. Zobaczcie, tutaj jest taka rączka. Nie da się go niechcący zamknąć. Musimy nacisnąć, aha, na drugą stronę jakby i dopiero, czyli trzymaj go, co? Nie przekręcę, a tak też nie przekręcę, też nie bo nie w tą bo stronę. Nie jesteś instalatorem. Okay. Tak jest otwarty. Żeby to prawidłowo zrobić, to zamykamy zawór. Mówisz, patrzę, też nie potrafię. No bo to trzeba jednak pokończyć te szkoły. Zawór jest zamknięty. Tu jest bańka. Tak? Mhm. Tak, 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 tak. Dokładnie. Tu jest bańka u góry. Mhm. Więc odkręcamy zaworek, zrzucamy wodę, która jest w bańce, odkręcamy bańkę i dopiero możemy sprawdzić ciśnienie. Fajne. Ciśnienie możemy. To kosztuje jakieś 60-70 zł, nie? 60-70, tak? No to drogie masz, jest. To masz nowe.
Drogie takie, no. Co, drogie. I teraz tak, oczywiście można bez tego zamontować. Nie to, żeby zaraz wszyscy dzwonili swoich instalatorów, a ty mi nie założyłeś, no załóż tak. To, bo nikt dobra, mówił, to chodzi o taki... Wygodę pracy. Dokładnie, to tak samo warto jak... Warto dopłacić te 30, 40, 50 zł na to, by dowolny hydraulik, a nawet samemu, jeżeli możemy, wymienić sobie naczynie, bądź sprawdzić bezpieczeństwa za jakiś czas. Nie, fajne, fajne. Wiele osób zaczęło samemu coś robić w domach, coraz częściej. Tak, no i dlatego ten, ja powiem szczerze, że mam taką cichą nadzieję, jeszcze Krzysztofowi tego nie mówiłem. O kurczę. Ale Krzysztof ma tyle roboty, że nawet samochodu nie okleja, ale jakby ktoś się chciał z nim skontaktować, to tam w opisie macie ekointegrator, ale nie odbiera telefonów. W marcu, zapraszam od marca. On odbiera telefony tylko ode mnie, bo wie, że ja zrobię jakiś fajny film, tak. Później będzie na internetach, a on jest taki, że lubi te parcie na szkło i tak dalej. Dokładnie. To tylko dlatego ode mnie odbiera, od was ale nie odbierze. Ale do TVP mnie nie zabrałeś. Nie zabrałem cię i sam też już więcej nie pojadę. Myślałem, dobra, nieważne. Nieważne. Słuchaj, ubyło co ci subskrybentów. Ubyło, ubyło. A Jacek, ale nie, a ja, ale, Jacek, ale Jacek, Bóg mi przybyło! Jacek. Dobra, nie. Jarosław i ten. Jarosław i Mateusz. A Jacek nie? Jacek nie, bo już wtedy też go wyrzucili, jak ja byłem. No to może przez ciebie. No dobra, nieważne. Dobra, posłuchaj. Ja bym chciał, bo o tym tutaj jakby sobie pomyślałem, dzisiaj to wymyśliłem, nawet Krzysztofowi nie mówiłem, że jeżeli Krzysztof by się zgodził, to ja bym chciał zrobić taki cykl dla Majsterkowicza. Bardzo chętnie. Wiesz, o co chodzi? Wiem, żeby co po prostu chodzi. Troszkę poopowiadać, dosłownie byśmy się spotkali na jakiejś instalacji, pokazalibyśmy bardzo chętnie tematy. Ja też namawiam zawsze Krzysztofa, żeby w końcu założył kanał, znaczy on ma kanał, tylko tam na tym kanale to tak wrzuca jakieś głupoty, zamiast wrzucać fajne rzeczy. I ja bym chciał... mi się filmy pomyliły. Nie no, żartuję. I ja bym chciał po prostu, będziemy robili tak, że to będą jakieś takie łączone rzeczy. Napiszcie oczywiście w komentarzach, czy wam się taki pomysł podoba. Wydaje mi się, że tak, bo przy okazji będziecie mogli sami pokombinować trochę. Ale bardzo łatwo jest zrobić sporo instalacji. No. Największym problemem jest te odbiory techniczne, już nie strzelaj. No. Odbiory techniczne, odbiory można powiedzieć instalatora, ale jeżeli jest prawidłowo zrobione, to przyjeżdża lokalny opiekun i on to odpali. Dobrze, bo... Krzysztofie. Pogadaliśmy sobie. Myślę, że to się uda. Jak będziecie pisali tam w komentarzach, że chcecie taką serię, to bardzo się cieszę i będziemy tutaj myśleli ale o tym. Ale wróćmy do naczyń, bo to jeszcze tak, bo wiesz co, właśnie to jest początek imprezy. Jak już mamy dobrane naczynie, odpowiednio założone, odpowiednio ustawione, to jeszcze zwróćmy uwagę, gdzie jest założone. No gdzie? No w maszynowni. Naczynie. Żeby tylko nie w kotłowni. No, w kotłowni można. A no zależy. W kotłowni się. Trzeba, w maszynowni można, tak? No. Kotłownia to musi mieć. Nie, co ja gadam. Naczynie przeponowe centralnej wody użytkowej CWU jest punktem drugim. Na tego dokończymy OCO. Naczynie przeponowe CO powinno być montowane na powrocie. I nie musi ono być montowane na tych takich pięknych, wystających czerwonych, bądź niebieskich, bądź mosiężnych takich drążkach zamocowane do sufitu. Ja wiem, że to fajnie wygląda, ale to raz generuje dodatkowy koszt. Dokładnie. Dwa, naczynia mosiężne są trochę droższe od stalowych, a te stalowe potrafią strzelić. To jest tylko stal, która może przerdzewieć, tak? Mhm. Gdzieś jakaś w produkcji będzie rysa, nie rysa i za 5 lat mamy powódź. To ty chcesz to montować na takich opaskach? Opaskach obejmach? Do ściany na trójniku oczywiście. Weź, tak. Później przyjdzie sąsiad i będzie chciał zobaczyć, no jak ci tę pompę założyć. Ja mu pokażę i na cybancie mam zamontowane naczynie, ty poważny możesz jesteś? Możesz to zrobić na ziemi, na podłodze. Postawić. No ja wiem. Ja tylko mówię, jak ja bym robił, bo mówię, te wiercenie w ścianach, no jest oczywiście ktoś chce, to oczywiście, tak, ale nie jest to konieczne. Nie jest to konieczne. Krzysztof, dawaj. A w jaki sposób sprawdzić, bo wiem, że to się da sprawdzić, nawet wiem jak, ale no zapytam fachowca, bo przecież ja jestem tylko, nie znam się i na YouTubie sobie opowiadam jakieś tam głupotki, więc zapytam się fachowca. Krzysztofie, zwykły, niezwykły, tylko ja. Ty, czyli niezwykły. Niezwykły. Wchodzę do kotłowni i nie wiem, czy tam do maszynowni i chciałbym sprawdzić, czy naczynie na pewno jest, nie jest wadliwe. W jaki sposób to sprawdzę? Tylko i wyłącznie obserwując system. Jeżeli masz jeszcze zegar pokazujący ciśnienie i to ciśnienie w ciągu dnia szaleje między 0,4 a 2, to już wiesz, że jest coś nie tak z naczyniem. Albo jest źle ustawione, albo w ogóle nie ma... naczynie jeszcze musi mieć ten dźwięk. No, tak czekałem, kiedy to powiesz. Ten dokładnie. U klient... Chodzi o to, o taki pusty dźwięk, pusty. Bo jak będzie taki już metaliczny, ale... To jest pełny wody, to jest na pewno dokładnie zły. Ale tak. Ten pusty, jak ma za wysokie ciśnienie, też jest zły. Natomiast jak trafimy palcem, jest głucho, po całości, to już na pewno jest... To znaczy, że...
bańka pękła albo coś tam się... Nie, niekoniecznie. Zniknęło powietrze. Trzeba by to odkręcić, zamknąć zawór, no. Zlać wodę, napuścić, ubrudzić się. No i akurat to miałem taką sytuację na właśnie na solarze, jak przyjechali panowie na serwis, to się okazało, że wystarczyło dopompować ciśnienia od góry właśnie tym zaworkiem, który wam pokazywaliśmy. Na zdjętym naczyniu ustawionym, na podłączonym nie ustawisz dobrze, nie? Bo ci ciśnie woda. Co ty opowiadasz? Mówili. Zrobili! I wiesz, co się okazało? Że trzeba było zmienić naczynie, bo no, pompowali to powietrze przez chwilę, było dobrze, ale normalnie słychać było syki, czyli po prostu było pęknięta membrana. A że to było na unijnych, że tak powiem, pieniądzach, to wymiana naczynia. Unijne pieniądze, a sprzęt z Chin. Zapewne, no, zapewne. Dobrze. Dobra. Co jeszcze chciałbyś dopowiedzieć do naczyń? Nie wiem, czy dokończyłem. Czyli podsumowując, naczynie CO powinno być na powrocie systemu grzewczego, tak? CWU, czyli naczynie przeponowe dla wody użytkowej, pracujące na wyższych ciśnieniach. Po pierwsze, pamiętajmy o reduktorach ciśnienia. Wielu producentów na swojej karcie gwarancyjnej, czy nawet na samym produkcie, jak w przypadku zbiorników, jest napisane obowiązkowe założenie reduktora ciśnienia wody użytkowej, do 3 barów na przykład. Mhm. To trzeba założyć. Jeżeli mamy to założone i mamy to już z głowy, to teraz gdzie założyć naczynie CWU? Woda się rozszerza. Woda nam się rozszerza na zbiorniku, czyli tak naprawdę najwygodniej byłoby instalatorowi założyć na wyjściu ciepłej wody. Montujemy sobie banieczkę, czyli wychodzi ciepła woda, ta już rozszerzona na budynek, robimy banieczkę. Dobre o CWU jest, mówimy. O CWU. Centralna woda użytkowa. To jest dobre czy to jest złe? Technicznie dobre, ale niestety jest to złe. Dlaczego? Bo ciśnienie przyjmiemy, ale jeżeli mamy tą rureczkę i do niej drugą mamy rureczkę strójnikowaną, to woda sobie płynie tutaj, a tutaj mamy tylko te ruchy wody. Okay. I ta ciepła woda tam sobie jest. I ta ciepła woda tam sobie stoi. I ta ciepła woda tam, taki wielki billboard na wejściu, Legionella, zapraszam. Okay. Może dojść zakażenia, dajemy warunki do zamieszkania do Legionelli. Czyli, w takim razie, w takim przypadku? Zasilaniu zbiornika. Na zasilaniu, czyli wychodzimy tym zredukowanym ciśnieniem na zbiornik wody użytkowej na dole i tu powinien być założony właśnie naczynie bezpieczeństwa, bo woda w zamkniętym zbiorniku rozszerza się i ciepłą, i w zimną stronę. Okay. Na zimnej jeszcze często jest zawór bezpieczny, zawór zwrotny, czyli musimy idąc od ściany mieć zawór zwrotny i dopiero naczynie bezpieczeństwa, bo czasami się spotykam z tym, że mamy zawór zwrotny, a przed zaworem. No tak, ale ta woda się rozszerza tu, do zaworu, no, musimy pracować na niej. Okay. Czyli ze ściany wychodzimy, jest zawór zwrotny, nie wszyscy go montują, ale powinniśmy, zawór zwrotny i dopiero tutaj naczynie bezpieczeństwa i dopiero potem zbiornik. Czasami ktoś na cyrkulacji coś podłączy i tak dalej, a to są miejsca, w których ciepła woda będzie stała i będzie czekała na to, żeby zrobić nam krzywdę. Nie straszę, ale jest taka możliwość. Dobrze. Więc lepiej uniknąć. To już, tak jak powiedziałeś o Legionelli, przepraszam, że to będzie nie w temacie, ale zapytam Ciebie, bo wczoraj miałem taką rozmowę z kolegą, który mówi, że u siebie... Zostaw, bo zepsuję. No weź, ja lubię mieć coś w ręku, no. Dobra. Strzelaj sobie z zawodu. Ja nie będę strzelał. Czy prawdą jest, że powinniśmy wygrzewać raz na tydzień zbiornik przy założeniu, bo to jest chyba istotne, że z tej wody non-stop korzystamy? Jeżeli korzystamy cały czas z wody, no to ta Legionella nie powinna się pojawić. Ale ja Ci się nie podpiszę pod tym, więc raz na jakiś czas można ją wygrzać. Ale... Co to znaczy wygrzać? To znaczy, że musimy przekroczyć temperaturę życia tej Legionelli. Tam, nie wiem, 50 stopni chyba jest. Nie pamiętam, nie chcę strzelać, ale to jest dużo stopni. Ty wiesz pewnie. U mnie? Nie, nie wiem. Nie wiem, ale wiem, że... Mogę sprawdzić w telefonie. Tam 50 chyba parę stopni. Ale jedna ważna rzecz. Jeżeli Ty w zbiorniku wygrzejesz tą Legionellę, która się może tam pojawić, a ona ci mieszka w którejś rurce. Tak, 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 tak. No, to musisz jeszcze po wygrzaniu zbiornika otworzyć wszystkie krany i wygrzać wszystko. Bo ta Legionella najczęściej może się pojawić w takich miejscach, gdzie ona sobie stoi i czeka, czyli kran jakiś nieużywany, ciepły w kotłowni, czy to będzie rurka jakaś na tym naczyniu przeponowym, czy to będzie inne miejsce, więc musisz wszystkie miejsca na tym obiegu dokładnie wygrzać. Ciężko jest się tego pozbyć, cholerstwa. Mhm. A co nam grozi, jeśli nam się to zalęgnie? Schód byś sporo. Tak?
Na 30 ustawiam wodę od dzisiaj. Proponuję poczytać, co to jest za bakteria i to nie jest przyjemne, tak? Poczytać, co to za ustrojstwo i robić tak. Nie to, żebym zaraz straszył, tylko zlikwidować wszystkie miejsca, gdzie ona może poznać, a te wygrzewanie nie jest jakieś niezbędne, ale raz w miesiącu. Warto jest to zrobić, jak wyjeżdżaliśmy na wakacje i wracamy po miesiącu, to tam sobie przegrzać. Tylko dalej. No oczywiście, nie, no to taką sytuację rozumiem. Tylko dalej po prostu... te krany wszystkie trzeba przepalić, przegrzać. Mhm. Cyrkulacja musi być jeszcze włączona. No właśnie. No to wszystko musi działać. Więc prawidłowe wygrzanie legioneli w nowym, małym domku 100-metrowym jest dosyć proste i da się zrobić. W Twoim to byłoby to ciężkie już wyzwanie, żeby to prawidłowo zniszczyć. Mhm. Ale da się zrobić. Krzysztofie, czy coś jeszcze mamy do powiedzenia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i o naczyniach? Nie wiem, pewnie też przegapiłem. Jeśli coś przegapił, a mamy zostawmy też... taką niewiadomą, może coś... No, ale też chodzi o to, że jest dużo ludzi, którzy mają wiedzę, bo są też tacy, którzy piszą, że na YouTubie opowiada, a mało co wie, co mówi. Tylko co to było ostatnio, że twój program powoduje raka? A to ja wrzuciłem taki tytuł. Ale tak koleś napisał gdzieś. A, że mój program tak, powoduje raka. Tak, na Facebooku. A no widzisz, no nie zrozumiał w ogóle przekazu. Ja nie wiem, ja tego nie zrozumiem nigdy, ale nie chcę się nawet denerwować. Zresztą... No. Słuchajcie, bardzo serdecznie dziękuję Krzysiu za to, żeś mi tutaj wytłumaczył. Dane jak zwykle tutaj. Wiecie, co macie pisać w komentarzach. Jak coś gadał głupoty, bo ja to tam się nie znam, ale on się zna. Więc jeżeli coś gadał głupoty, to napiszcie oczywiście w komentarzach, jakie głupoty gadał, dlatego że Krzysztof też nie jest alfa i omega i może się z czymś tam mylić. I warto by było przy okazji tego filmu dopowiedzieć wszystkie szczegóły. Przytrzeć mu noska. Nie o to chodzi, Krzysiek, ale ty jesteś, wiesz co, ty byś chciał jednemu przytar noska, drugiemu. Ale no mi chcą, żebym ja mam za ten, żeby go przytarli. Nie, no wiesz o co chodzi. Ja zawsze chodzi, ja bym chciał, żeby była po prostu powiedziana taka konkrety, no. Ludzie, żeby wiedzieli. Ja... Żeby przychodzi taki Krzysztof do nich i mówi tak, panie, na tych szesnastkach to ja panu te ogrzewanie założę. A taki mówi... Nie wiem, czy oglądałeś taki kabaret, był fajny, nie? Jak taki polityk stoi, nie pamiętam, który to był kabaret i on mi tak, będzie dobrze, będziecie bogaci, coś tam. A ten z kabaretu, ty skurwypiorę. Ja kojarzę to, no. To żeby takie coś właśnie się odbywało, słuchaj, że przychodzi, rozumiesz, instalator, pieprzy głupoty, to taki, że tak powiem, inwestor mówi, won. Won, znaczy, won mnie stąd. No, lepiej powiedzieć won, niż potem się użerać. Ja mówię, to znam z autopsji. Ja też na naczyniach się nauczyłem, gdzie poległem. Kiedyś założyliśmy naczynie, które było ustawione chyba na 4 bary i za cholery nie mogłem ustawić tego. Ale lało mi, lało. Poczekaj. I kurde, zacząłem studiować. Ale naczynie było na 4 bary, czy wy byliście po 4 barach? My byliśmy po 4 barach. No właśnie. Na 4 bary, to razy 8. Nie dogadasz się. Tak, więc wtedy. Jeżeli jakąś taką wiedzę dodatkową posiadłem, zgłębiłem ją, to się bardzo chętnie dzielę ze wszystkimi. Znasz mnie. Już zepsuł, kurwa. Dobra, trzymajcie się, bo ja muszę mu fakturę wystawić. Na razie. Na razie.